tego się nikt nie spodziewał, że Rosjanie te rakiety użyją i ta rakieta okazała się, jest rakietą niezniszczalną przez systemy powietrzne. Komu zależy na tym, żeby Polska nie produkowała sprzętu na swoje potrzeby? To jest typowe dla Polaków. Husaria, pióra, husarskie skrzydła naprzód. Tak, politycznie utrata terytorium jest dla Ukrainy katastrofą. Natomiast dla dowódców wojskowych utrata żołnierzy byłaby katastrofą. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Akcja ta, dodam, ma na celu pomoc osobom chorym na nowotwory, a więc bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy. I oczywiście kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Naszym partnerem strategicznym jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I przypominam, Black Week trwa w Pomelo, 30% zniżki, a więc grzech nie skorzystać. Zachęcam Państwa do tego serdecznie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Książka, moja nowa książka, Izrael na wojnie, proszę bardzo, tak wygląda. Jeżeli chcecie Państwo kupić egzemplarz z autografem, odsyłam do naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Zachęcam do dawania subów, lajków, to jest wielka pomoc dla kanału, z przebijaniem się z naszymi treściami na YouTubie. No i dołączcie, kochani, do grona patronów na Patronite i na YouTubie. Dzięki wsparciu widzów możemy mówić, co chcemy. A moim i Państwa gościem jest generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj z panem generałem omówimy sytuację na froncie, sytuację strategiczną, ale chciałbym rozpocząć, jeżeli to nie jest wielka tajemnica, to kiedy umawialiśmy się, panie generale, na tą rozmowę, to wysłał mi pan wiadomość na WhatsAppie krótką. Bijmy na alarm. Dlaczego? Wydaje się, że to, co się wydarzyło po uderzeniu tej rakiety kontynentalnej w świecie polityki głównie, jest właśnie tym alarmem. To, co powiedział premier Tusk, to chyba każdego powinno postawić na baczność i każdemu powinno dać do myślenia, że powinniśmy bić na alarm i szykować się do tego, co może się wydarzyć. Ja nie mówię, że się wydarzy. Daleki jestem od tego, ale powinniśmy się do tego przygotować, ponieważ widać wyraźnie, że Putin jest nieobliczalny i może użyć wszystkich dostępnych środków do tego, żeby nie pozwolić nam żyć w pokoju. I wydaje mi się, że to, co powiedział premier Tusk, jest wystarczającym sygnałem dla wszystkich, aby bić na alarm. Ufam, że ci, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, zrozumieli ten przekaz, który pan premier Tusk wyartykułował. Bo powiedział wyraźnie, że nasze zagrożenie rośnie, niebezpieczny Putin robi się coraz bardziej, a zatem powinniśmy podjąć takie działania, które nas przygotują do tego, abyśmy nie ulegli Putinowi jako Polska i jako NATO. No właśnie, ja chcę powiedzieć, że premier Tusk jest jednym z wielu osób publicznych, która mówi takie rzeczy. Na przykład były głównodowodzący Armii Ukraińskiej, Załóżny, powiedział, że właśnie wybuchła trzecia wojna światowa. Czy to nie jest przesada? Przesada. W interpretacji Ukraińców na pewno tak. Oni bardzo by chcieli, żeby ta wojna, która jest ich udziałem, stała się udziałem wszystkich innych. Także ja jego rozumiem, ale nie zgadzam się z nim i absolutnie uważam, że trzecia wojna nie wybuchła i na razie póki co mam nadzieję, że trzeciej wojny nie będzie. Oby, oczywiście, ale sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Ja chcę tylko powiedzieć, panie generale, taka drobna rzecz. Dzisiaj wchodzę na Twittera, a jest pokazana infografika, podobno z Russia Today, z rosyjskich mediów, która przedstawia Europę i długość do lotu tej rakiety Oresznik, która została spuszczona na Ukrainę kilka dni temu, do stolic europejskich. Ja patrzę, tam jest Warszawa, 12 minut. No wie pan... Znaczy, generalnie mieszkamy pod Warszawą, jak się podałem,
Znaczy, wie pan, z informacji, które mówią o tych możliwościach taktyczno-technicznych tej rakiety, jest tam zapisane, że 6 tysięcy kilometrów ma zasięg, także w zasadzie sięga do Atlantyku. Także nie ma stolicy europejskiej, która byłaby poza zasięgiem tej rakiety. Warszawa też. No dobrze, mam wrażenie, panie generalnie, czy pan się ze mną zgodzi, że był taki moment w trakcie tej wojny, że ona się trochę było tak spokojniej, w cudzysłowie oczywiście, no bo ginęli żołnierze z obu stron, ale był impas na froncie, to się niewiele zmieniało, a nagle w ostatnich dniach mamy gigantyczne przyspieszenie. Atakamsy po zgodzie Bidena zaczęły latać na Rosję, również Storm Shadowy. W odpowiedzi Rosjanie uderzyli tym międzykontynentalnym pociskiem w Dnipro. Co z tego wyniknie wszystkiego? To jest, zmierza w kontekście wyborów prezydenta Trumpa też na pewno, zmierza raczej ku temu, żeby ta wojna już bardziej nie trwała, znaczy żeby dłużej już nie trwała. Ja nie wiem, coś we mnie takiego jest, nie wiem, czy to intuicja, coś mi podpowiada, że chyba obie strony chcą, żeby ta wojna się skończyła. Ukraińcy za wszelką cenę chcą utrzymać to, co w tej chwili mają, co utrzymują, co jest ich jeszcze własnością, chociaż Rosjanie im coraz więcej tego terenu zabierają. Rosjanie chcą za wszelką cenę w krótkim jeszcze czasie, możliwym czasie, zająć jak największe terytorium Ukrainy, jak najbardziej Ukrainy zniszczyć, jak najbardziej odbudować swoje miejsce w globalnym świecie. W tej chwili moim zdaniem ze strony Rosjan gra idzie o dwie kwestie. Pierwsza to oczywiście pokonanie Ukrainy, rozbicie jej wojsk, zajęcie wschodniej części Ukrainy. Drugie to odbudowa miejsca w globalnym świecie, czyli jakby odnowienie tej roli Imperium Rosyjskiego w świecie globalnym. I Putin ku temu zmierza, między innymi tymi działaniami pokazuje Trumpowi, że Rosja nadal jest znaczącym graczem w globalnym świecie. I wydaje się, że Chiny temu sprzyjają, aby Rosja do gry wróciła. Bo przyznajmy, że Rosja nie była w grze przez ostatnie 2 lata, czy 3 lata prawie, a teraz Rosja robi wszystko przy pomocy Chin, żeby mogła wrócić do gry, żeby była partnerem w grze wspólnie z Chinami przeciwko Stanom Zjednoczonym. No dobrze, to ewidentnie wielu krajom się to nie podoba. Na przykład dwie wiadomości. Pierwsza, no bo wiadomo, że Ukraińcy strzelają z tych atakamsów, strzelają z Storm Shadowów również na teren Federacji Rosyjskiej, a wiadomość z ostatniej chwili, czy też z weekendu, że Francja pozwoliła na używanie rakiet Scalp do uderzeń w Federację Rosyjską i uwaga, wygląda na to, że Amerykanie, takie są przecieki, sprzedadzą Ukrainie albo dadzą rakiety JASM, doskonale nam znane. Czy to dobry kierunek, panie generale? Znaczy to eskalować będzie, jeżeli rzeczywiście będą coraz więcej Ukraińcy mieli w swoim arsenale tego typu rakiet, które będą zdolne do wykonywania uderzeń na terytorium Rosji. Rosja będzie odpowiadała, między innymi wykorzystując rakiety Oresznik i inne, którymi dysponują w swoim arsenale. To jest eskalacja na pewno. Przy czym wydaje się, że ta eskalacja będzie przybliżała do tego, żeby wszyscy pochylili się nad problemem zasadniczym, wstrzymaniu działań zbrojnych, wstrzymaniu ognia i doprowadzenia do przerwania ognia i być może strefy rozdzielenia wojsk, o czym wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ta eskalacja, jeżeli będzie niepowstrzymana, będzie narastała, może nie mieć końca, ale w tej eskalacji przegranymi będą ci, którzy moim zdaniem będą dążyli do jeszcze większej eskalacji, czyli coraz więcej będzie różnych systemów rażenia w arsenałach, a widać wyraźnie, że póki co to Ukraina ma coraz więcej tego w arsenale swoim mieć będzie. Ta eskalacja na pewno nie zmieni biegu wojny. Ona nie odwróci losów tej wojny, nawet jakby Ukraińcy mieli dużo więcej systemów rażenia. Rosjanie mają przewagę strategiczną i nie zanosi się na to, żeby Ukraińcy odbudowali na tyle swój potencjał militarny, aby móc Rosjan wyprzeć z terytorium, które Rosjanie w tej chwili okupują. Więc będzie dochodziło do bardzo
dużej czy mocnej wymiany ciosów, bo na te ataki przy wykorzystaniu tych systemów, które mają Ukraińcy mieć będą, Rosjanie będą odpowiadali swoimi systemami, które przyzna pan, ale Oresz bardzo wystraszył wielu na Zachodzie. Bo rzeczywiście tego się nikt nie spodziewał, że Rosjanie te rakiety użyją i ta rakieta okazało się jest rakietą niezniszczalną przy systemie powietrznym. Ja zastanawiam się, jeśli chodzi o trzy kwestie. Pierwsza to czy rozpoznanie wykryło tą rakietę, bo rzekomo Rosjanie powiadomili Amerykanów, że mają taką rakietę zamiar strzelić. Okej, okay. Czy ją wykryto, że ona leci z Trachania do Dniepru? Nie wiem. Drugie, to czy podjęto takie działanie, aby ją w trakcie lotu, nawet w końcowej fazie lotu podjęto działanie, żeby ją zniszczyć. Nic o tym nie wiemy. I trzecie, czy w Rędzikowie, tarczy antyrakietowej, wykryto tą rakietę, czy ją monitorowano i śledzono i czy ten system, który mówimy, ma rakiety SM-3, byłby zdolny tą rakietę zniszczyć. I oczywiście tutaj my nie bierzemy w tym udziału i Amerykanie w zwalczaniu tych rakiet, ale dla mnie jest pytanie zasadnicze. Czy Rędzikowo widziało tą rakietę i czy było zdolne do podjęcia działań, żeby ją w trakcie lotu zniszczyć? Więc to są te trzy kwestie, na które mi brakuje odpowiedzi. Rozpoznanie, zwalczanie nagród Ukrainą i system tarczy antyrakietowej, czy go widział i monitorował. Ta rakieta wystraszyła wszystkich. Ona jest chyba bardzo szybka, panie generale. Tam wielokrotność prędkości dźwięku, więc z tego, co ja tam gdzieś czytałem... Hipersoniczna rakieta, więc ona była poza zasięgiem rakiet tych, którymi dysponują Ukraińcy. W fazie lotu była poza zasięgiem nawet patriotów. No tak. No dobrze, na pewno to, tak jak pan mówi, dużo stracha napędziło obóz zachodowi, ale również Ukraińcom. Natomiast, panie generale, powiedział pan, że Ukraińcy, no raczej trudno się spodziewać, żeby odbili swoje terytoria, ale sytuacja jest odwrotna. Rosjanie bardzo mocno przyciskają. To jest wiadomość, którą podała strona ukraińska, że uwaga, 40% terytorium, które zdobyli Ukraińcy w regionie kurskim, już stracili. Największy zasięg terytorialny ofensywy kurskiej Ukrainy to był 1376 km. Obecnie kontrolują zaledwie 800 i Rosjanie bardzo, bardzo mocno naciskają. Czy spodziewa się pan tutaj przełomu w postaci wyrzucenia albo okrążenia ukraińskich sił na terytorium Federacji Rosyjskiej? Znaczy na pewno Rosjanie Kursk odbiją. To jest kwestia tylko czasu. Natomiast ufam, że Ukraińcy nie dadzą się okrążyć. Tam solitarne brygady, 3 czy 4 brygady Armii Ukraińskiej, które mam nadzieję nie dadzą się okrążyć. Ale utrata Kurska przez Ukraińców, moim zdaniem, to tylko kwestia czasu. No dobrze, ale czy to oznacza z perspektywy czasu, że to był błąd? Cała operacja, bo to odciągnęło siły z Donbasu, gdzie się źle dzieje. Znaczy nie odciągnęły sił, panie Piotrze. Wielu tak sądziło, że po to ta operacja w Kursku jest, żeby odciągnąć siły rosyjskie z Donbasu. Nic nie, ale ja mówię wydarzyło. Ukraińskie. Panie generale, ja mówię ukraińskie, że Ukraińcy tam się zaangażowali, nic to nie dało i osłabili jasne. Obronę. Rozumiem. Na pewno te siły, które były w Kursku, byłyby potrzebne na froncie w tej chwili, tam gdzie toczą się zacięte walki w celu powstrzymania rosyjskiej ofensywy. Natomiast to było działanie rajdowe, które przyniosło niespodziewany sukces Ukraińcom. Stąd tak Ukraińcy bardzo mocno tam weszli, a potem się umocnili, bo Rosjanie nie byli na te działania takimi siłami przygotowani i to był sukces armii ukraińskiej, przy czym myśmy przewidywali, że to będzie tymczasowe osiągnięcie, które się skończy tym, że Rosjanie jednak ten teren odzyskają i to się w tej chwili dzieje. Czy to było błędem? Ukraińcy 4 razy wykonywali działania metodą działań rajdowych, wzierali się w obwód kurski, białgorodzki, zadawali duże straty armii rosyjskiej i z tym, że poprzednie 3 uderzenia czy działania kończyły się wycofaniem armii ukraińskiej. 4. razem wojska ukraińskie zajęły pozycję, bo Rosjanie nie przeciwdziałali armii ukraińskiej, stąd tak długo trzymali się w obwodzie kurskim.
Rozumiem. Ja tutaj znalazłem taką informację, że Putin wydał rozkaz swoim siłom, że do 20 stycznia 23, 24, 5 roku, Boże, czas zasuwa, mają wyrzucić siły ukraińskie z obwodu kurskiego, bo to podobno akurat na inaugurację Trumpa. Myśli pan, że to do tego 20 stycznia się rozstrzygnie? Być może trudno powiedzieć, mają Rosjanie przewagę strategiczną, pozwala im to osiągać ich cele. Czemu akurat wiążą to z inauguracją prezydenta Trumpa, nie wiem, bo to przecież nie będzie prezent dla Trumpa. W związku z tym nie wiem, dlaczego akurat Putin wiąże to z tą datą. Raczej może bym powiedział, to spekulacje są i nie sądzę, żeby to Trump przyjął jako podarunek dla niego od Putina. Na pewno Trump ma wielki problem, bo musi się wywiązać z tych zobowiązań, jakie składał w ramach kampanii wyborczej. Ale też ma świadomość jednej rzeczy, że jeżeli by ograniczył wsparcie dla Ukrainy, Ukraina może mieć poważne problemy z utrzymaniem zdolności i prowadzeniem działań zbrojnych. Bo tym głównym donatorem to są Amerykanie, jeśli chodzi o sprzęt i amunicję. W związku z tym pozbawienie wsparcia Ukraińców może doprowadzić do tego, że Ukraińcy będą zmuszeni do wycofania się jeszcze bardziej, utraty jeszcze większej części terytorium i pójścia na warunki, które stawia Putin. I to byłaby klęska, panie Piotrze, nie tylko Ukrainy. To byłaby klęska Stanów Zjednoczonych i klęska Zachodu. Mam nadzieję, że Trump ma tego świadomość, że wycofywanie się z Ukrainy i ograniczenie wsparcia Ukrainie będzie klęską nie tylko Ukrainy, ale i Zachodu, w tym i Stanów Zjednoczonych. Tak, panie generale, ja widzę u Trumpa taką narrację, że Ameryka nie chce być już więcej agencją ochroniarską Europy. Niech Europejczycy sami sobie radzą, niech sami pomagają Ukrainie. To jest w ich interesie, bo koszula bliższa ciału. Ale odwołam się teraz do wypowiedzi ministra obrony Niemiec, Pistoriusa, który powiedział tak: Rosja produkuje tyle broni i amunicji przez 3 miesiące, co cała Unia Europejska przez rok. Z czym do ludzi? Panie Piotrze, powiem tak. Zaskoczony jestem, że to nie dotarło jeszcze do polityków wszystkich w Europie. Historia się nie odkrywa Ameryki. On tylko mówi to, czy my mówimy, eksperci też, od przynajmniej 2 lat. Politycy deklarowali, że Europa się zmobilizuje, że zwielokrotni swoje zdolności produkcyjne, że będzie odbudowała potencjał, który ma stać się w efekcie potencjałem odstraszania dla Putina. Pistorius potwierdza tylko to, o czym my mówimy, że w Europie dzieje się niewiele, jeżeli chodzi o budowanie zdolności. Że my jesteśmy uwikłani w dyskusje polityczne, w propagandę sukcesu, która nie daje zdolności. Ja nie znam w historii takiego przypadku, żeby jakakolwiek propaganda sukcesu budowała zdolności militarne. Mam wrażenie, że politycy w Europie, w Polsce też chcą ukryć przed swoimi społeczeństwami ten fakt, o którym mówi Pistorius, że my nie mamy tych zdolności produkcyjnych w żadnym zakresie, że nie jesteśmy zdolni do tego, aby budować swoje potencjały, potencjały sił zbrojnych. I wszyscy politycy, ufni w propagandę sukcesu, chcą przekonać społeczeństwa do tego, że my jesteśmy gotowi. Wydaje się, że Pistorius wpisuje się to w to, co, o czym mówi pan premier Tusk, o tym biciu na alarm i pełnej mobilizacji. Ja tego nie widzę, panie Piotrze, pan też tego nie widzi, żeby się u nas mobilizacja działa taka, która by sprawiała, że potencjał naszych sił zbrojnych rósłby. Nie pan zobaczył, uwikłani jesteśmy w różne projekty, które są nieudolnie prowadzone. Ja bym powiedział nawet, że sposób, który świadczy o tym, że to jest dywersja strategiczna. Bo jeżeli my mamy kupować czołgi, jeszcze poprzedni rząd podjął decyzję o zakupie czołgów, haubic i transferze technologii do Polski, to wydaje się, że po 3 latach, 2 lata rządów PiS i rok tego rządu, to był to czas na to, aby przynajmniej w jakimś zakresie te zdolności w polskim przemyśle zbudować. Panie Piotrze, nie zrobiono nic. Blokuje się te działania,
Panie Piotrze, to jest poważne oskarżenie, ponieważ ja to adresuję do ludzi odpowiedzialnych za te zdolności. Blokuje się te działania, sabotuje się wręcz te działania, żeby polski przemysł zbrojeniowy zaczął produkować czołgi czy haubice. Te K9, K2, inne wozy i inny sprzęt wojskowy, którym powinien trafić do naszych dywizji, do naszych nowo formowanych. Przecież mamy 4 dywizje, 2 kolejne są w gotowości do rozwinięcia, w ramach rozwinięcia potencjału militarnego polskich sił zbrojnych. Pytam się, skąd mają wziąć ci żołnierze chociażby w 16 dywizji czołgi, skoro ich nie ma. I produkcji ich nie ma i nie będzie, panie Piotrze, bo nie zrobiono nic, aby produkcja w Polsce była. Więc pytanie jest takie, komu zależy na tym, żeby Polska nie produkowała sprzętu na swoje potrzeby? Kto torpeduje wszystkie umowy, te, które zawarł PiS, między innymi o transferze technologii i dlaczego nie zrobiono do tej pory nic? Ja uważam, że ludzie, którzy to blokują, są znani nazwiska i powinno się rozpocząć teraz postępowanie wyjaśniające, które da nam, Polakom, odpowiedź, gdzie jest to, co miało być przedmiotem przeniesienia technologii do Polski, że polski przemysł zbrojeniowy miał być tym, który będzie produkował sprzęt. No i więcej, jeszcze niedawno, chyba 1,5 roku temu, może trochę mniej, mówiono o tym, że Polska będzie dla chociażby Korei wrotami do Europy, że będzie hub produkcji haubic, bo przecież byliśmy w tym czasie największym producentem artylerii, huta stalowa Wola przecież, która produkuje Kraba, produkuje Mojżesz Rak, Borsuka, więc to jest taki, bym powiedział, duży potencjał. Tak samo dotyczy to chociażby Śląska, Bumaru Abendy i inne. Można byłoby przecież te zdolności otworzyć, przeniesienie technologii na produkcję czołgów K2, czy nawet części tego, co mają Amerykanie w ramach produkcji Abramsów, czy cokolwiek. Nie chcę spekulować, ja tylko domyślę, że za tym stoi jakaś grupa ludzi, w których interesie jest nie tyle może sabotowanie, ale blokowanie, żeby w tej grze interesów nie wydarzyło się coś takiego, co mogłoby w jakiś sposób zgrozić komukolwiek, ale myślę, że to jest temat na poziom wyższy polityczny, żeby tą sprawę wyjaśnić, dlaczego do tej pory, mimo tego, że minęły 3 lata, nie rozpoczęliśmy produkcji, przynajmniej w części systemu, które kupił poprzedni rząd, co by nim nie mówić. To ja uważam jako żołnierz, że to, co sobie robią politycy i przemysłowcy, to jest jedno, a to, co mówią wojskowi, to jest drugie. A dla mnie to, co mówią wojskowi, jest kluczowe. Chcemy sprzęt, chcemy amunicję. I co się robi? Jeździ się po świecie, kupuje się różny sprzęt, niekoniecznie wojsko taki, do który się nadaje do walki z Rosjanami. Brakuje nam amunicji. Nadal, mimo tego, że minął rok, nie uruchomiono Narodowego Programu Amunicji. Teraz, kiedy ja między innymi mówię o tym bardzo głośno, publicznie, to się dzieje, ale naprawdę się dzieje bardzo, bardzo niewiele. I mało tego, to próbuje się nas wprowadzić w błąd propagandą sukcesu. Ale powtarzam, propagandą sukcesu nie zbuduje się zdolności. I my Polacy miejmy tego świadomość. I ktoś za to odpowiada. Ja wierzę premierowi Tuskowi i ufam, że premier Tusk ma świadomość tego, że nie wszyscy mówią mu prawdę. Tyle. Zbrodnia na narodzie, panie generale, to jest, jeżeli my nie zaczniemy natychmiast produkować amunicji, tylko chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że nasza megalomania narodowa to jest między innymi coś takiego. Najsilniejsze państwo Międzymorza. Będziemy mocarstwem, będziemy rządzić całym regionem. A mała Słowacja po cichutku, po malutku właśnie uruchamia 2 fabryki amunicji 155 mm. Da się. A wielka Polska napuszona, husaria, skrzydła, co to my z Rosją będziemy wojować, a nie potrafimy sobie amunicji rozpocząć na przyzwoitą skalę produkcji. Panie Piotrze, tylko niech pan ma na uwadze to, że Słowacja ma w większości przemysł zbrojeniowy prywatny. Tam jest zarządzanie racjonalne i przez ludzi, którzy są przygotowani do zarządzania.
tam jest przemysł prywatny, a w Polsce jest przemysł państwowy, który zarządzany jest cały czas na wzór, bym powiedział, z poprzedniej epoki, przed 30 lat. Się nic w zarządzaniu polskim przemysłem brojowym nie zmieniło. Szumnie o wielkiej strategii. Przemysł brojowy państwowy niestety jest nieudolnie kierowany. Dlatego też pan posłużył się przykładem Słowacji. Wszyscy ci, którzy mają przemysł prywatny, daleko są z przodu, a my nadal brniemy w miejscu, bo to są dwie kwestie. Zwierzę poprzez zły dobór ludzi niekompetentnych. Drugie, panie Piotrze, to jest cały czas kolejka po pieniądze państwowe. I w tej kolejce po pieniądze państwowe przemysł państwowy traktowany jest w sposób priorytetowy przez polityków, a nie inwestuje się w przemysł prywatny. Marginalizuje się go. I dlatego jesteśmy tak daleko z tyłu za wszystkimi, ponieważ politycy nie rozumieją tego, co się naprawdę w świecie dzieje. Dlatego też ta megalomania, o której pan mówi, jest przerażająca, ale to jest typowe dla Polaków. Husaria, pióra, husarskie skrzydła naprzód. Tylko zapomina się o tym, że my jak mało kto w Europie jesteśmy wojną w srodze doświadczeni. I uważam, że nie powinny być powtórki z tego, co było w roku 1939. Czytam taki artykuł pana redaktora Krajewskiego Rzeczypospolitej, który szuka jakby porównania do tego, co się teraz dzieje w naszej przeszłości. I mówi o tym bardzo wyraźnie w tym artykule o roku 1939, który skończył się z Zaleszczykami. Ale pisze tam głównie w ten sposób, że rząd polski obudził się dopiero w 1930 roku, że ta wojna naprawdę idzie. Mówi tu o Niemcach. Dopiero w 1938 roku zarówno wojskowi, jak i politycy ówcześni zdali sobie z tego sprawę, że ta wojna idzie. Podjęli przedsięwzięcia, ale one były spóźnione. Teraz jest tak samo, panie Piotrze. Identycznie. I ten artykuł pana Krajewskiego jest bardzo, bardzo pouczający. Odsuwam państwa do tego artykułu, ponieważ on powinien uświadomić wszystkim, jaka jest rzeczywistość. Niewesoło to wygląda. Zostawmy, drodzy państwo, Polskę na chwilę. Wróćmy na pola bitew Ukrainy. Panie generale, żeby zamknąć temat operacji kurskiej, tego co dzieje się w tej części frontu, ma tam być 59 tysięcy żołnierzy rosyjskich, ale uwaga, również 11 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Podobno to uderzenie Storm Shadow to było uderzenie w jakiś podziemny bunkier, w którym zginęli oficerowie tego korpusu koreańskiego plus jakiś generał rosyjski. Czy wiemy coś, jak pan w ogóle ocenia ten korpus koreański, który walczy? Czy to jest rodzaj jakiejś takiej propagandowej historii, czy rzeczywiście wkrótce usłyszymy o jakichś szarżach koreańskich na froncie pod Kurskiem? Znaczy, niektórzy przeceniają zdolności Koreańczyków. Ja uważam, że nie należy oczekiwać po Koreańczyka, bo oni są nieprzygotowani wojskowo, nie są wyszkoleni, tak twierdzę. Tym bardziej, że oni trafili na front i ten sprzęt, który mają Rosjanie, jest nieznany koreańskiemu wojsku. To po pierwsze. Po drugie, my znamy koreańskie wojsko z parad wielkich i zwracam uwagę na to, że to wojsko, które paraduje przed Kim Jong-unem, to jest wojsko, które świetnie paraduje, świetnie maszeruje, wyrównane, uśmiechnięte, bardzo pogodne, pięknie wymalowane, ale to wojsko z sobą nie przedstawia żadnej wartości bojowej, ponieważ żołnierza, żeby tak wytrenować, żeby tak pięknie maszerował, przyzna pan, że pięknie maszerują, ja też patrzę na to z podziwem, jak oni pięknie maszerują, to ci żołnierze tutaj nie mają żadnej wartości bojowej, ponieważ przygotowanie takiej parady to jest parę miesięcy szkolenia, takiego treningu. Więc oni się nie szkolą bojowo, a szkolą się paradowo. To jest sprawa druga. Natomiast trzecia kwestia to jest, moim zdaniem, Putin potrzebuje ludzi, tej masy żołnierskiej do wypełnienia luk w ugrupowaniu swoim, głównie tam, gdzie Rosjanie nie są tak bardzo potrzebni, bo są potrzebni na kierunkach głównych, gdzie prowadzą działania ofensywne, myślę tutaj głównie o Donbasie, a żołnierze koreańscy mają te luki, gdzie żołnierzy rosyjskich brakuje wypełnić. Ja bym się po tych koreańskich żołnierzach wiele nie spodziewał, bo dla nich ta wojna, pomijam, że jest obcą mentalnie, to i ta wojna dla nich jest nieoczekiwanym wyzwaniem, do którego oni są nieprzygotowani w żaden sposób wojskowo. Tak jest. Ja tylko tutaj dodam, że docelowo ma ich być 100 tysięcy i jeszcze ciekawa statystyka, że obecnie na Ukrainie w działaniach wojennych
bierze udział 575 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a docelowo 690 tysięcy. To by raczej świadczyło, że Rosja się rozkręca niż szykuje do rozejmu. Czy to tylko takie gadanie? Nie, to jest fakt, dlatego że Rosjanie cały czas powołują tego rekruta, który trafia na front. Oni wiosną powołali 150 tysięcy żołnierzy, z tego 80 tysięcy trafiło do wojsk lądowych, 80-90 tysięcy. Powołali rekruta znowu teraz w październiku, którego trafi na front w styczniu prawdopodobnie. Stąd te wielkości, że armia rosyjska rośnie. Ale to wynika z tego, że oni powołują cały czas rekrutu, to znaczy żołnierzy poboru, którzy uzupełniają te straty. Stąd ta armia rośnie, to jest naturalne. Okej. No dobrze, panie generale, Kursk zostawmy. Teraz najważniejszy teatr wojenny to jest Donbas, Donieck, te okolice. I teraz furorę w internecie robi taka interaktywna mapa, która miesiąc po miesiącu, nie wiem czy pan to widział, się zmienia, zmienia, zmienia. I tam od początku 2024 roku. I na początku to takie niewielkie tam w te, we, w te, we, w te, jakieś tam niewielkie ruchy na froncie, a w ostatnich miesiącach po prostu ruszyło to wszystko na zachód. Rosjanie zdobywają dużo terenu. Jaka tam jest sytuacja? Czy istnieje zagrożenie przedarcia się sił rosyjskich, pęknięcia frontu? Jakiegoś kaskadowego efektu? Kaskadowego to może nie, ale pęknięcie frontu jest bardzo możliwe. Wydaje się, że po pierwsze Ukraińcy nie mają potencjału takiego, który byłby zdolny do tego, żeby tą przewagę, którą mają Rosjanie, a mają w tej chwili na froncie wschodnim, myślę tutaj o Donbasie, o Ługańskim, obwodzie charkowskim, ługańskim, donieckim i zaporowskim, mają przewagę 3-4-krotnie nad Ukraińcami. We wszystkim praktycznie. We wszystkim. Ukraińcy nie mają nowych formacji, które im mogliby te luki uzupełnić. Tym bardziej, że te pozycje obronne, które Ukraińcy mieli przygotowane zawczasu, one już są przez Rosjan pokonane. W głębi operacyjnej Ukraińcy przygotowali pozycje doraźne. A na pozycjach doraźnych nie ma takiego efektu obronnego, jak jest na pozycjach stałych, które Ukraińcy już utracili. Stąd ta mapa interaktywna pokazuje ten postęp, dynamiczny postęp armii rosyjskiej. Rosjanie to wykorzystują i oni, proszę zauważyć, że cały czas przenoszą wysiłek z kierunku na kierunek. Oni prowadzą przez tydzień, dwa działania na jednym kierunku, gdzie mają powodzenie, aż w końcu są zatrzymani. Te wojska są na tym kierunku zatrzymane, bo są zmęczone, ucierpione. Więc oni na innym kierunku rozpoczynają w tym czasie przygotowywane działania, wykonują uderzenie na innym kierunku, czyli cały czas przenoszą wysiłek z kierunku na kierunku, a Ukraińcy nie są w stanie, bo nie mają potencjału, żeby przeciwdziałać tym działaniom armii rosyjskiej, tym manewrom na wielokierunkowym armii rosyjskiej. I to jest sukcesem na pewno operacyjnym Rosjan, że pozwala im to przenosić cały czas wysiłek z kierunku na kierunek, czym Ukraińcy zaskakują to raz. Dwa, Ukraińcy nie mają takiego potencjału, żeby móc manewrować siłami wzdłuż linii frontu. W związku z tym bronią się za wszelką cenę, ale przewaga Rosjan pozwala Rosjanom utrzymać to tempo operacji. Ukraińcy być może do formowanych brygad, niewielu brygad, mówią, że 5-6 będą w stanie wydzielić wojska nie wcześniej jak w styczniu, w lutym przyszłego roku. To późno i mało. Późno i mało. Ja muszę powiedzieć, że mocna jest wypowiedź jednego z ukraińskich ekspertów, cytowanego przez polskie media, który powiedział tak: nasi dowódcy stoją przed następującym piekielnym dylematem. Co jest ważniejsze, żołnierze czy terytorium? No i jak rozumiem, uznają, że żołnierze i cofają się, no bo mogą zostać tylko zmasakrowani na tych pozycjach. To chyba jest najbardziej pokazuje, co tam się dzieje na tym froncie na Donbasie. Tak, politycznie utrata terytorium jest dla Ukrainy katastrofą. Natomiast dowódców wojskowych utrata żołnierzy byłaby katastrofą. Dokładnie. Wiązanie tych dwóch rzeczy jest bardzo trudne. Oczekiwanie polityków jest takie, ani kroku do tyłu. Natomiast dowódcy nie mogą sobie na to pozwolić, bo wiedzą, że wytracą żołnierzy, tym bardziej, że Rosjanie używają tej taktycznej, konwencjonalnej broni masowego rażenia. Czyli bomb termobarycznych, napalmu i innych środków, które oczywiście zadają armii ukraińskiej duże straty. Powiem tak, dowódcy ukraińscy mają wyjścia. Ja nie wiem, jak daleko Rosjanie dojdą, ale myśmy o tym mówili, że być może Rosjanie dążą do tego, żeby dojść do Dniepru, na którym chcą ustanowić ludową granicę, która będzie granicą między Rosją
Ukrainą. Stąd może taki pośpiech Putina i jego wojsk, aby przed elekcją, przed już objęciem rządu przez Trumpa osiągnąć jak najwięcej. Żeby wtedy, kiedy dojdzie do jakichkolwiek rozmów o zawieszeniu broni, mieć w ręku argumenty też i terytorialne. Ale powtarzam, tu idzie o to, żeby odbudować rangę Rosji w relacjach w tym układzie globalnym. Oczywiście, oczywiście. Ja tylko dodam, że obecnie ciężkie walki są miejscowość Kurachowe, ważny węzeł na Donbasie. W każdej chwili może się ta walka rozstrzygnąć. Natomiast, panie generale, zawsze podczas naszych rozmów mówimy o sytuacji strategicznej z lotu ptaka, a teraz chciałem pana zapytać o komentarz do kilku takich filmików, które pojawiły się w internecie. Pierwszy to do pana jako czołgisty. Wreszcie pojawiło się parę filmów z bardzo skutecznych uderzeń leopardów na rosyjskie kolumny. Nawet nazywa się już to leopardowaniem według niektórych naszych internautów. Wygląda na przykład jeden z tych filmików tak, że czołg leopard rozwalił pół kolumny rosyjskiej, która gdzieś tam mu najechała pod lufę. Czy to po pierwsze jest potwierdzenie, że mamy super czołgi, bo w końcu leopardy są też w polskiej armii, a po drugie, że Ukraińcy wreszcie nauczyli się ich porządnie używać? Generalnie Leopard nielega wątpliwości jest czołgiem bardzo dobrym. Zawsze to twierdziłem, twierdził będę, że jest to dobry czołg. Kwestią kluczową to jest wykorzystanie jego walorów, czyli taktyczne wykorzystanie tego czołgu. Przekonany jestem, że w tym przypadku Ukraińcy ten czołg dobrze taktycznie wykorzystali, tym samym jego walory taktyczno-ogniowe, bo kluczową sprawą w działaniach bojowych to jest sprawne, znaczy może inaczej, dobre wykorzystanie sprzętu, który się posiada, którym się dysponuje. W tym przypadku taktyka. Nie zawiodła, Ukraińcy właściwie ten wykorzystali, stąd ten czołg pokazał swoje zdolności. Bo przecież to kwestią zasadniczą jest, jak w taktyce, tych działań taktycznych, zaplanuje się użycie pododdziałów pancernych do walki z przeciwnikiem. W tym przypadku dowódca na tym poziomie ukraiński jest dobrym dowódcą, ponieważ walory czołgu wykorzystał i zrobił zasadzkę, w którą wpadła kolumna rosyjska. No dobrze. Jest to bez wątpienia duża zmiana, bo pamiętamy wszyscy, jak ruszyła ofensywa na Zaporożu i widzieliśmy odwrotne sytuacje. Płonące, rozbite leopardy gdzieś w błocie i wtedy właśnie mówiono, że za wcześnie Ukraińcy je wprowadzili do walki. Panie generale, drugi film, no to już muszę powiedzieć, że ludzka pomysłowość na froncie nie zna granic. On pokazuje taki rosyjski czołg obudowany, wie pan, jak słoń, tymi wszystkimi konstrukcjami antydronowymi, ale ukraiński dron spuszcza na niego termit, taki pocisk termitowy i widzimy, jak lecą skry i on powoli, powoli, powoli przetapia się w dół, aż jak rozumiem, do środka. To jest po prostu niesamowite. Słyszał pan kiedykolwiek o takim czymś? Znaczy nie słyszałem o takich parasolach nad czołgami, tego nigdy nie widziałem. Przecież czołgi są, jestem, czy okazało się to nieskuteczne, czyli Ukraińcy znaleźli sposób na te parasole, które stosują Rosjanie, czyli tutaj ładniki termiczne, które przepalają to osłonę i spadają na czołg i dalej go pewnie też i pancerz od góry przepalają. Widzi pan, widać wyraźnie, że ta wojna wiele uczy, daje wiele lekcji, jak walczyć z takimi między innymi czołgami, które są tak przygotowane przeciwko dronom. Czyli nie ma generalnie systemu, który mógłby skutecznie czołgi przed dronami, które są w różny sposób uzbrajane. Tutaj w tym przypadku pociski prawdopodobnie termiczne, ale przecież tych systemów, które drony mogą nosić, rażenia jest bardzo wiele. Więc ten złoty wiek dronów pokazuje, że te możliwości dronów są nieograniczone. Tak jest, tak jest. I tym sposobem przechodzimy do serii filmów, która ostatnio wywołuje dużą dyskusję. To są filmy właśnie z uderzeń dronowych na piechotę. Tym razem nie czołg, tylko jeden dron, jeden człowiek. I to są takie filmiki, które pokazują drona nalutującego na człowieka i w ostatniej chwili jest pauza i widzimy wykrzywioną przerażeniem twarz żołnierza, z reguły rosyjskiego,
Potem filmik jest puszczany dalej, eksplozja. Widzimy też z góry z drugiego drona, jak faceta po prostu rozrywa na kawałki. Panie generale, dwa pytania. Po pierwsze, rozumiem, że to jest chyba największa rewolucja, jaką przyniosła ta wojna. Po drugie, co pan sądzi o publikowaniu takich filmików? No bo kurczę, no to są żywi ludzie, oni mają jakieś rodziny. Czy to jest uzasadnione? Znaczy, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, używanie mini dronów staje się powszechne. Czyli teraz mini dron zabija pojedynczego żołnierza. Tani dron. On na przeliczeniu by środki finansowe to kosztuje kilkadziesiąt złotych. Taki dron. Widać wyraźnie, że ten dron jest monitorowany przez dron matkę, który filmuje to zdarzenie. I taki dron matka może prowadzić jednocześnie kilka mini dronów, które mogą zabijać kilku żołnierzy, kilkunastu może nawet żołnierzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to czy takie filmy powinny być pokazywane? Takie filmy służą propagandzie, panie Piotrze, i one idąc do media, one są pokazywane również przez media rosyjskie, przez blogerów rosyjskich. One mają za zadanie między innymi, by straszyć Rosjan przed tym, co może ich spotkać na froncie, i pokazują, że te drony mają nieograniczone możliwości. Te pojedyncze drony, które zabijają pojedynczych żołnierzy, którzy nie mają możliwości zapobiec temu, co ich tam spotyka na froncie. Czyli trzeci aspekt, który wchodzę, to jest to, że nie ma w tej chwili sposobu, który mógłby ochronić żołnierza pojedynczego przed pojedynczym mini dronem. Widać wyraźnie, że te systemy antydronowe, które mają też i Rosjanie, nie zapobiegają dronom, które zabijają pojedynczych żołnierzy. Pytanie: jaki system antydronowy mógłby niszczyć drony, żeby te drony mini nie zabijały żołnierzy w okopach, gdziekolwiek są ci żołnierze? Bo powiem panu tak, że ta metoda zabijania żołnierzy wywrze ogromne piętno na żołnierzach, którzy walczą na froncie. Bo w tym momencie dla nich nie ma żadnego ukrycia, które mogłoby dać im schronienie. Nie ma. A zatem pytanie jest takie, czy to też pytanie do nas? Czy my dysponujemy takimi systemami antydronowymi, które mogłyby ochronić żołnierzy? Proszę zauważyć, panie Piotrze, szanowni państwo, że u nas mówi się o systemach antydronowych, które wykrywają i które być może w jakiś sposób obezwładniają elektronikę dronów. Mówi się też o zwalczaniu kinetycznym dronów. Mówi się o armatach i karabinach maszynowych. Wie pan, mnie to bardzo rozbawia. Bo ile amunicji trzeba zużyć, takie drony strącić, mini drony? Bo zagrożeniem dla żołnierzy to nie jest ten dron, do którego się trafi kulą kalibru 23 mm, tylko ten dron, który jest trudny do trafienia każdym kalibrem, bo jest mini. On jest mało widoczny. Nawet radar go prawdopodobnie nie zobaczy. Więc pytam się, czy my się myślimy o tym, żeby zbudować takie systemy, które by dały bezpieczeństwo naszym żołnierzom, panie Piotrze? Wydaje mi się, że chyba nie. Być może tu Amerykanie pokazują swoim systemem bodajże Poseidon, gdzie wykorzystują energię skierowaną. Być może to jest ten sposób na to, żeby to zatrzymać. Ale to jest wyzwanie, które zupełnie, powtarzam, zupełnie według mnie powinno zmienić filozofię w Polsce, jak zwalczać drony. Dokładnie. Bo będziemy, wie pan, ponosić ogromne straty na froncie, jak taki rój dronów przyleci i nam zdziesiątkuje kompanię piechoty w okopie. Panowie wojskowy, myślcie o tym. Dziękuję, panie Dokładnie. Piotrze. Dokładnie. Dobry temat. To jest, pan wywołał bardzo ciekawy temat. No ale wyjął mi pan do ust, panie generale, bo po prostu raz, że musimy mieć systemy zwalczania tych dronów, a dwa, musimy też mieć własne mini drony, żeby atakować tamtych. Bo o co chodzi?
Często się tam spotykam z takimi analizami. Jak Rosja nas odpukać, zaatakuje, oni mają tyle czołgów, my mamy tyle czołgów, tyle samolotów, tyle samolotów. No dobrze, ale ta armia rosyjska, co by nie powiedzieć, przez ostatnie 3 lata przeszła rewolucję dronową. Mają tysiące czy dziesiątki tysięcy operatorów, mają setki tysięcy tych mini droników. Przecież jak oni nas na to wszystko puszczą na nas, Ukraińcy wiedzą, bo też przeszli tą rewolucję, jak z tym walczyć. Ale my? O tym trzeba pomyśleć w polskiej armii, prawda? Znaczy, wie pan co, powiem tak, patrząc na te rozwiązania, które u nas są, to po pierwsze, wszystkim się wydaje, że jak w zakładach zbrojeniowych zrobią karabiny maszynowe i działka kalibru 23 i jakieś tam jeszcze inne, to niekiedy pokonają każdego drona. To bym powiedział, to jest takie zaprzaństwo, to jest brak wiedzy tego, co się dzieje w Ukrainie. To jest, czyli dla mnie jest wniosek jeden, że my nie wyciągamy wniosków z Ukrainy. Oczywiście zaraz będą niektórzy oburzeni bardzo. Jak to wyciągamy? Pokażcie, co wyciągnęliście. Drugie, to te takich projektów w Polsce, panie Piotrze, antydronowych, gdzie wykorzystuje się nie kinetyczne środki walki, czyli tu myślę o karabinach, czy o armatkach, czy armatach, czy różnych kalibrach, z wykorzystaniem amunicji tej programowalnej. To takich programów jest na stole wiele. To u nas proces od pomysłu do akceptacji tego pomysłu przez też wojskowych, potem wydatkowanie środków na ten projekt, potem jego wypracowanie prototypu, potem ewentualnie jego wdrożenie, to jest proces 3 lata. Urzędnicy, ci, którzy odpowiadają za tego typu rzeczy, to są urzędnicy, którzy mają najgłębsze szuflady na świecie. Bo jak on rzuci kwit w swoją głęboką szufladę, mu się nie chce schylić do tej szuflady, żeby ją wyciągać. Dotyczy to wojska i sfery cywilnej. Panie Piotrze, to przepraszam, pan wybaczy, to nie jest śmieszne, to jest dramat. Nie, I ale teraz przepraszam, panie generale, żeby było jasne, ja się śmieję przez łzy. to jest jasne, odebrałem to tak. I teraz tak, niech pan zobaczy, jak Ukraińcy ile potrzebują czasu. Ja rozmawiałem z Ukraińcami, też o dronów. Oni potrzebują 1,5 do 2 miesięcy od pomysłu na realizację. Podobnie mają Rosjanie. Więc my nie mieszmy się z nimi, ponieważ u nas to tonie w procedurach administracyjnych. U nas nie ma tak, że firma mówi, mam system antydronowy w pomyśle, który jest przetestowany w laboratorium, którzy jesteśmy gotowi przetestować i pokazać wam, że mamy. I jesteśmy gotowi do komercjalizacji w ciągu, powiedzmy, 3 miesięcy. Tacy ludzie mają rację bytu w Polsce. Nauka polska ma takie pomysły, ale niech pan pamięta, że ta bariera, którą zbudowali urzędnicy, jest nie do pokonania. Ich nawet rosyjska armia nie pokona, bo nie będą tymi, którzy przez zaleszczyki dadzą drapaka. Oni nie ma, widzi pan, bo to też z czegoś się bierze. Dlatego, że u nas się ludzi nie rozlicza, czyli ci ludzie nie czują się za nic odpowiedzialni. A przykład Ukrainy i Rosji pokazuje, że oni w ciągu krótkiego czasu, bym powiedział maksymalnie krótkiego czasu, są w stanie zbudować takie systemy, które nas zaskakują. I teraz pytanie jest takie, jeszcze raz zadaję to pytanie jako żołnierz. Co zrobiono, lub co się zamierza zrobić, aby tych żołnierzy przed tymi mini dronami, których radary nawet nie zobaczą, uratować? Bo skazujemy ich na śmierć. I to ten pana uśmiech przez łzy jest właśnie tego przykładem, że wszyscy powinniśmy przez łzy się uśmiechać w nadziei na to, że w końcu ktoś się otrząśnie i zacznie rozmawiać o poważnych sprawach, a nie rozgrywać tego politycznie. I się gniewać na skrzypczaka, bo on o tym mówi. No to kto ma mówić? Do cholery jasnej. Przepraszam, panie Piotrze, za ten żołnierski wulgaryzm. Wyobrażam sobie gorsze żołnierskie wulgaryzmy, to raz, a dwa, w pełni podpisuję się po tym, co pan powiedział, panie generale. I zamykamy już temat filmików z Ukrainy czwartym zjawiskiem, które ostatnio się pojawiło. Otóż filmy, nowe filmy pokazujące rosyjskie zbrodnie wojenne. Jeden z nich jest taki trochę niejasny. Widać dwóch żołnierzy, którzy się poddali w jakichś walkach i są tam kopani, upokarzani, bici, ale nie wiem, jak to się skończyło, bo się filmik urywa.
No ale drugi to już jest totalnie szokujący. Grupa żołnierzy jest po prostu położona na ziemi, chyba na Golasa z tego co widać. Na tym filmiku też z drona jest to kręcone i rozstrzelana. Po prostu Rosjanie chodzą nad nimi i strzelają im w głowę. Panie generale, no wydawałoby się, kurczę, że jest XXI wiek. W ogóle jak Panie możliwe, że pierwsze, taki poziom nienawiści tam jest? Czy to jest po prostu jakieś zdziczenie tego wojska? Jak pan to tłumaczy? zdziczenie, to są kryminaliści. To jest tradycji rosyjskiej, bym powiedział, nawet mocno ugruntowane zabijanie ludzi, zabijanie jeńców. Ale po co? Polaków też zabijali. Mogą ich wymienić. Panie pierwsze, mają widocznie tylu jeńców ukraińskich, że nie muszą ich wymieniać, a poza tym ich żołnierze dla Rosjan nie mają żadnej wartości. Z historii pan wie, pan jest historykiem, jak traktował jeńców Stalin. Więc tak samo tych jeńców rosyjskich, którzy chcieli wrócić z niewoli do Rosji, byli zabijani, byli wożeni na Sybir. Żołnierze rosyjscy nie mają szacunku dla jeńców obcej armii i nie mają też i dla swoich żołnierzy, więc ta wymiana jeńców może mieć czasami miejsce i może ma, ale to tylko po to, żeby pokazać opinii światowej, że Rosjanie są tacy humanitarni do wymiany jeńców. A większość jeńców, których biorą do niewoli, zabijają, mordują. Są to kryminaliści. Nazywanie ich żołnierzami jest nadużycie. Bo ja od dawna mówię o tym, że nazywanie żołnierzy ukraińskich, znaczy rosyjskich, przepraszam, Rosjan żołnierzami to jest nadużycie, ponieważ żaden żołnierz nie morduje swojego przeciwnika, tego, który oddał się do niewoli, który został się do niewoli. Rosjanie generalnie nie przestrzegają żadnego prawa wojennego, jest ono im obce. Są to kryminaliści, którzy pełnią, świadomi mordują swoich wrogów i jeńców, których wzięli do niewoli. I zastanawiam się cały czas, że o tym ONZ nie mówi, że ONZ nie pokazuje tego, jak Rosjanie mordują jeńców. Ja jestem zaskoczony, że organizacje międzynarodowe tyle mówią o głodzie w Afryce, tyle mówią o innych wydarzeniach, które mają miejsce w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, a nie mówią nic o mordowaniu jeńców przez Rosjan, jeńców ukraińskich. Zdumiewa mnie to, dlaczego. Ale to jest kwestia między innymi tego, że Zachód o tym nie mówi. Zachód to powinien pokazywać. Zachód powinien pokazać to w Brukseli, pokazać to w Unii Europejskiej i przenieść to na grunt ONZ-u. Nie robi się nic. Politykom zależy na tym, żeby to nie wyszło. Straszna rzecz. Straszne, absolutnie straszne, Panie szokujące. Piotrze, miejmy świadomość tego, że jeżeli doszłoby do konfliktu z NATO, że Rosjanie będą inaczej traktowali żołnierzy natowskich, w tym i naszych, tak samo jak ukraińskich traktują. No właśnie, no właśnie. No dobrze, panie generale, ostatnie trzy pytania. Pierwsze, mówiliśmy o tym, jakie siły Rosjanie mają na froncie. Druga strona, Ukraińcom drastycznie brakuje żołnierzy i jakąś nadzieją na uzupełnienie tych luk na froncie była rekrutacja w innych krajach, między innymi w Polsce. W Polsce na mocy umowy rządowej miał powstać Legion Ukraiński i ja w RMF-ie, na portalu RMF FM wyczytałem coś naprawdę mocno szokującego, że uwaga, zgłosiło się 30 chętnych. 30, drodzy państwo, a miała tam brygada powstać. I uwaga, cytat z odpowiedzialnego za to polskiego oficera. Nie ma po co organizować ćwiczeń, bo nie ma kogo szkolić. Proszę pana o komentarz. To znaczy, panie Piotrze, wynika to z, znaczy może inaczej, świadczy to o tym, że Ukraińcy, którzy są poza granicami kraju, nie chcą wracać do Ukrainy jako żołnierze. Nie dotyczy to tylko Polski, dotyczy to wszystkich krajów zachodnich, gdzie Ukraińcom stworzono warunki do tego, że żyją lepiej niż żyli do tej pory w Ukrainie, to raz. Dwa, gwarantują im bezpieczeństwo. I jeżeli ktoś liczył na to, że będą tysiące ochotników z całej Europy, którzy rzucą się do punktów rekrutacyjnych i że będą chcieli być żołnierzami, to moim zdaniem było to z góry skazane na niepowodzenie. I myśmy też o tym mówili wielokroć, że ktoś liczy na to, że to będą tysiące, dziesiątki tysięcy spośród tych, którzy wyjechali z Ukrainy, to świadczy to o tym, że nie są w stanie przewidywać, jak to może wyglądać. To wynika też z tego, że nie sięga się do historii. Jeżeli nie będzie spośród tych ludzi, którzy są na emigracji, poboru obowiązkowego,
to nie będzie stanieży. A ci ludzie będą coraz dalej uciekać. Coraz dalej uciekać będą od Ukrainy, bo poznali smak luksusu i bezpieczeństwa w krajach Zachodu. I jeżeli ktokolwiek liczy na to, że w jakikolwiek sposób zmusi Ukraińców do tego, żeby chcieli być żołnierzami, to się bardzo, bardzo pomylił i to jest moim zdaniem absolutnie chybiona inicjatywa. Tak jest, tak jest. No nie po to uciekali, żeby przed wojną między nimi, żeby potem się do tej wojny pchać. Natomiast panie generale, i teraz ostatnia sprawa, no to jak to wszystko to się skończy? Coraz więcej się mówi o tym, o pokoju i jest, przepraszam, o zawieszeniu broni i zakończeniu tej gorącej fazy wojny. I co ciekawe, z reguły się mówi o tym, co mówią politycy. Putin mówi to, Ławrow mówi to, Zełenski odpowiada to. No i to jest kanwą do dyskusji. Ale co ciekawe, ja chciałem wprowadzić nowy wątek teraz, panie generale, otóż co myślą społeczeństwa? I jest, mam, przygotowałem dla pana i dla widzów dwa badania opinii publicznej. Pierwszy na Ukrainie. Uwaga, za natychmiastowym rozpoczęciem rozmów pokojowych 52% Ukraińców, a tylko 38% już uważa, że armia musi walczyć do zwycięskiego końca. I uwaga, co zaskakujące, niemalże identyczne wyniki są w Rosji. W Rosji przeprowadzono sondaż, 53% za negocjacjami, a tylko 36% za prowadzeniem wojny dalej. Co ciekawe, w tej ostatniej grupie dominują emeryci z sentymentem do Związku Sowieckiego. Może skoro oba narody już mają dość, no to to wymusi na politykach z obu stron jakiś rozejm. Jak pan to widzi? Znaczy na pewno obie strony, obaj przywódcy, Zełenski, Putin muszą mieć opinię publiczną. To raz. Dwa. Nie ulega wątpliwości, że obie strony są to wojną wyczerpane, a głównie przez straty, jakie ponoszą na froncie obie armii. Po trzecie, oczekiwanie społeczności międzynarodowej jest również takie, jak i oczekiwanie Rosjan i Ukraińców. Koniec wojny. Czwarte to jest to, że politycy, myślę tutaj o Pekinie, myślę to też i o Waszyngtonie, również składają się ku temu, żeby te działania zbrojne wstrzymać. Obawiają się eskalacji. I Pekin i Waszyngton obawiają się eskalacji, która mogłaby przejść w użycie taktycznej broni jądrowej. Choć Pekin nałożył na Putina embargo. I mam nadzieję, że Putin nie wymknie się spod kontroli Pekinu. Ale wydaje się, że wszyscy w tej chwili już myślą o tym, żeby te działania zbrojne wstrzymać, żeby doszło do zawieszenia broni. I do, żeby się rozpoczęły rozmowy. Teraz jest moim zdaniem walka o to, kto będzie silniejszy przy stole, kto będzie miał lepsze argumenty, kto będzie miał silniejszą pozycję. Niewątpliwie Putin tą pozycję swoją, tak jak mówiłem na początku u pana dzisiaj, on stara się tą pozycję odbudować i dobrze mu idzie. Chce wrócić do gry na globalnej. Natomiast uważam, że kwestią z kolei tą, która zbuduje potencjał Ukrainy przy stole negocjacyjnym, to jest nasze wsparcie, wsparcie Zachodu i wszystkich tych państw, które trzeba zjednoczyć wokół idei wsparcia Ukrainy. Uważam, że trzeba wyjść poza ramy Unii Europejskiej, trzeba wyjść poza ramy NATO, szukać sojuszników wszędzie do tego, aby Ukrainę wspierać. Im będzie więcej sojuszników Ukrainy spoza Unii, spoza NATO, tym będzie silniejszy głos Ukrainy przy tym stole negocjacyjnym. Bo wydaje się, że nas jeszcze jest za mało. I chciałbym bardzo, żeby ta społeczność międzynarodowa była bardziej zjednoczona wokół idei wsparcia Ukrainy jako tego, który musi mieć silny głos przy stole negocjacyjnym, żeby nie doszło do powtórki z porozumień mińskich, które to porozumienie mińskie upokorzyły Ukrainę. Nie wolno tego dopuścić. Pytanie jest takie. Na jakie ustępstwa może pójść jeszcze, może pójść Putin w wyniku tych negocjacji? Na pewno, jeżeli będzie z naszej strony duża siła, będzie wiele państw, będzie wiele organizacji międzynarodowych, które wspierały Ukrainę, siła głosu może skłonić Putina do na jakichś ustępstw, jakich nie wiem. Ale ważne jest to, żeby przy tym stole ten głos ręce Ukrainy był bardzo, bardzo silny. I o to my powinniśmy też Polacy w tej chwili walczyć, bo to dotyczy też i naszej przyszłości. No właśnie, panie generale, tylko pytanie, czy te oczekiwania obu stron nie są tak różne, że trudno będzie o jakiś kompromis, bo jak rozumiem, w polskim interesie jest to, żeby Ukraina pozostała naszym buforem, czyli państwem uzbrojonym po zęby,
prozachodnim i żeby trzymała po prostu Rosjan z daleka od nas. Ale z kolei Rosjanie chcą, żeby Ukraina była zneutralizowana, miała minimalną armię, no i de facto była ich wasalem, albo przynajmniej krajem neutralnym w szarej strefie. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, terytorium. Rosjanie nie tylko nie mówią, że nie zgadzają się na to, żeby zatrzymać, czy też żeby linia demarkacyjna pokrywała się z linią frontu, tylko mówią Ukraińcom, oddajcie więcej. Oddajcie cały okręg doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, a to jest jeszcze 26 tysięcy kilometrów. No i pytanie, jak Właśnie. tu się spotkać? Na pewno nie będzie to łatwe, panie Piotrze. Przerwanie ognia może trwać tak długo, jak dopóki nie skończy negocjacje, a te negocjacje mogą trwać latami. I to będzie przepychanka, która w tym czasie pozwoli Rosjanom odbudować armię, a Ukraina będzie trzymana wszystkich za gardło, żeby przypadkiem Ukraina nie miała silnej armii i tak dalej. Więc to będzie gra Rosjan, panie Piotrze. I tutaj dla mnie największym wyzwaniem to jest to, na ile będziemy w stanie, przy założeniu, że będzie wstrzymanie ognia, pomagać Ukrainie w odbudowie Ukrainy, odbudowie jej armii. Jeśli chodzi o to, o wejście do NATO, czy o wejście do Unii Europejskiej, tylko zapewnienie Ukrainie odbudowy jej potencjału, zapewnienie ludziom, Ukraińcom powrotu do ojczyzny, odbudowy też armii, państwa i tak dalej. Bo moim zdaniem Putin cały czas będzie odbudowywał swój potencjał, a jednocześnie będzie zabraniał odbudowy tego potencjału w ramach negocjacji, procesu negocjacyjnego Ukrainie. I każdy ruch z naszej strony w kierunku Ukrainy będzie przez Rosjan używany jako argument, który służy zerwaniu negocjacji. Rosjanie są graczem, oni będą grali nami. Przygotujmy się na to, nie dajmy się zwieść Rosjanom, bo moim zdaniem grać będą. Kompromis, panie pierwszy, to jest niemożliwe. Nie wierzę w to, że do kompromisu Rosja nie pójdzie na warunki ukraińskie. Ukrainie będzie ciężko przyjąć warunki Putina, bardzo ciężko. I powtarzam, nie możemy pozwolić na upokorzenie Ukrainy. Moim i Państwa gościem był generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo, bardzo Panu dziękuję za Dziękuję rozmowę, bardzo. Panie generale. Wszystkiego Wszystkiego dobrego, panie dobrego. Piotrze. Pokoju życzę. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wszystkie suby, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. To jest duża pomoc dla naszego kanału. Zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu od widzów nie musimy się autocenzurować i mówimy to, co chcemy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie m.in. moją nową książkę Izrael na wojnie. Krótka historia sionizmu i państwa żydowskiego i wszystkich konfliktów, które prowadzi z Palestyńczykami i z swoimi sąsiadami. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I uwaga, trwa Black Week i 30% zniżki. Tak, to nie pomyłka, 30% zniżki. Także zachęcam Państwa do skorzystania z tej super okazji. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.